Z opisu wynikało, że olej jest w dobrej cenie, bo sprzedający kupił nieodpowiedni olej do swojego auta, a potrzebował kilku kropel do nasmarowania maszyny do szycia żony i ulał trochę tego Liqui Moly 4100. Zapewne owy olej byłby w przyszłości zalany, gdyby nie fakt, że po kilku tygodniach ponownie natrafiłem na podobne ogłoszenie od tego samego sprzedającego z podobnym opisem o kilku kroplach na przesmarowanie maszyny do szycia żony. Tym razem oferta dotyczyła oleju Castrol. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie następujący olej Liqui Moly Top Tec 4100 5W40. Cel główny odcinka to sprawdzenie, czy olej, który znajduje się w tym opakowaniu, jest oryginalny czy nie. Do rozwiązania jest zagadka, czy kupiony olej w opcji atrakcyjnej to rzeczywiście oryginalny olej Liqui Moly. Inicjatorem tego eksperymentu jest Zygmunt. Skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Pozycja numer 1 to łakocie, za który dziękuję. Jak będę miał zjazd energii, to z pewnością skorzystam z tego załącznika. Pozycja numer 2 to próbka oleju świeżego. Hipotetycznie powinien to być olej Liqui Moly Top Tec 4100. Czy tak jest, sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. Klasa lepkościowa tego oleju to 5W40. Karta charakterystyki wygląda następująco. Poznajcie w szczegółach historię Zygmunta. Często przeglądam popularne serwisy zakupowe OLX, Allegro lokalnie, głównie szukając ofert z olejami silnikowymi. Z opisu wynikało, że olej jest w dobrej cenie, bo sprzedający kupił nieodpowiedni olej do swojego auta, a potrzebował kilku kropel do nasmarowania maszyny do szycia żony i ulał trochę tego Liqui Moly 4100. Ja chyba naiwnie wierząc w uczciwość ludzką dokonałem zakupu. Zapewne owy olej byłby w przyszłości zalany, gdyby nie fakt, że po kilku tygodniach ponownie natrafiłem na podobne ogłoszenie od tego samego sprzedającego z podobnym opisem o kilku kroplach na przesmarowanie maszyny do szycia żony. Tym razem oferta dotyczyła oleju Castrol. Załączam zrzuty konwersacji ze sprzedającym. Na pierwszym zrzucie pytam, czy aby na pewno w bańce pływa produkt Liqui Moly, a kolejny zrzut dotyczy późniejszej oferty Castrola. Zygmunt dodaje następnie, być może będzie pan zainteresowany choćby shortem na kanał, jak ludzie kombinują, by zarobić i jak ludzie szukają naiwnie okazji oszczędności. Byłem świadomy zakupu, liczyłem się z możliwością kombinacji, taka już moja natura. Zanim przejdziemy do badań laboratoryjnych, to zróbmy prosty test porównawczy z innym olejem tego producenta. Zaglądamy do historii prowadzonych eksperymentów. W odcinku numer 99 był dokładnie ten sam olej badany. Były dosłane wtedy dwie próbki tego oleju i każda z nich cechowała się zbliżonymi parametrami i zgodnością w stosunku do deklaracji producenta. Na początku porównanie barwy badanych olejów. Tutaj widać wyraźnie, że te dwa oleje różnią się od siebie w sposób ewidentny. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie badanie spektralne. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 74,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 164. Porównujemy wyniki z deklaracją producenta. Otrzymujemy mocny sygnał ostrzegawczy, że badany olej ma istotnie różne parametry lepkościowe w stosunku do deklaracji producenta. Lepkość zmierzona jest około 15% niższa od zadeklarowanej, zatem włącza się druga lampka kontrolna. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W trakcie jak realizowane były pomiary lepkości, w tle można było wyłapać cały proces rejestracji widm w szczegółach. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Kluczowy etap analiz to porównanie widm dla oleju świeżego z dzisiejszego odcinka oraz widma oleju z odcinka numer 99. Generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, czy oleje są ze sobą zgodne. W podczerwieni otrzymujemy kolejne potwierdzenie tego, że badane oleje nie są takie same. W sposób szczególny widoczna jest różnica dla pasm odpowiedzialnych za dodatki oraz bazę olejową. Wniosek zatem tożsamy z tymi, które były wyciągane w poprzednich krokach, badane oleje są różne. W ramach dodatkowych testów przeprowadziłem pomiary lepkości w ujemnych temperaturach. Zobaczcie na syntetyczne ujęcie z tego etapu. Najpierw pomiar oleju z dzisiejszego odcinka. Wyniki dla oleju podesłanego przez Zygmunta są następujące. Pora na pomiar lepkości w ujemnej temperaturze oleju z odcinka numer 99. Wyniki są następujące. Obserwujemy analogiczne różnice lepkości w ujemnych temperaturach jak w dodatnich temperaturach. Różnica na poziomie 15–16%. Wniosek jest następujący. Parametry oleju, który podesłał Zygmunt, są istotnie różne od tego, co deklaruje producent oraz istotnie różne od próbki oleju Liqui Moly Top Tec 4100 z odcinka numer 99. Zatem wniosek końcowy jest następujący. Przesłana próbka nie odpowiada parametrom przypisanym do oleju Liqui Moly Top Tec 4100. Do badań został przesłany olej inny niż sugeruje opakowanie. Trudno powiedzieć, co to za olej, ale wszystko wskazuje na to, że jest to olej w niższej klasie lepkościowej. Obstawiam 5W30. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty są dla Was w jakimś stopniu ciekawe. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!